podcaście Zapionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Czajczyk. A ja nazywam się Mary Nowak-Trzewicz. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa po nieprzerwie. Podoba mi się to słowo nieprzerwa. Mi się nie podoba, ponieważ jestem mówką. Proszę Państwa. Nieprzerwa jest nieprzerwą. Nie było przerwy. Nagrywamy ten podcast w warunkach bardzo partyzanckich, kłopotliwych, ponieważ nasze Audacity pokazuje, że coś tu piszczy. A my nie wiemy, co piszczy, bo na innych a my piszczy. Na innych też piszczy. A nagrywamy to we wtorek w nocy. Musimy to wrzucić w internety w środę rano i nasz reżyser dźwięku, Łukasz, nie będzie miał czasu tego skorygować. Tak więc nieduża szansa, że Państwu teraz coś piszczy. Nie potrafimy na to zaradzić. Przepraszamy. Aczkolwiek Ignacy poklikał wszystko, co się dało. Mamy już teraz tyle opcji włączonych, że w zasadzie powinniście Państwo nas widzieć na tym swoim smartfonie, tylko że z piszczeniem. Albo i czuć. Więc po pierwsze, przepraszamy za jakość dźwięku. Jeśli okaże się, że jest dramatyczna, to po prostu odcinek opublikujemy ponownie za dzień czy dwa, kiedy reżyser dźwięku będzie mógł to naprawić. Tak? No. A może po prostu na jakoś to pójdą konie po betonie. Postaramy się, żeby odcinek był bardzo merytoryczny. Niestety to będzie trudne. Ponieważ to już jest grypa. Nie ma grypy, grypa strypa. Chciałem po raz kolejny raz w tym roku powiedzieć, że nienawidzę Grzegorza Polewki. Jaki ty jesteś okrutny. No, nie wiem, a więc było tak. Grzesiu przyszedł do pracy chory przed Portalkonem i na Portalkonie dogorywał. Żal było patrzeć na niego, jak wygląda. Ale Portalkon minął. Grzesiu mu powiedział, że jest zdrowy. W środę rano mieliście jechać do Norymbergi. I w środę rano rozmawiałam z Grzesiem. Powiedział, że no jeszcze całkiem to może zdrowie nie jest, ale już generalnie do pracy by chodził, bo już się czuje dobrze. W związku z czym ekipa wsiadła w samochód jeden i pojechała do Norymbergi. Okazało się, że Grzesiu może dobrze się czuje, ale jego wirusy też się dobrze czują. Ekipa wróciła chora z Norymbergi. W międzyczasie ekipa, która była na Portalkonie, powoli, z dnia na dzień zaczęła się wykruszać w firmie. W środę już było słabo, w czwartek było jeszcze słabiej, w piątek już zostało nas sześcioro. I jak ja zostałam sama na pięterku. Na dole była jedna osoba, na moim pięterku jedna osoba i na drugim pięterku cztery osoby. I tak oto zakończyliśmy tydzień i mamy kwarantannę. Przechodzimy, nie chodzimy do pracy, nikogo w firmie nie ma. Wracamy może w czwartek. Po raz pierwszy w historii firmy faktycznie dokonałem czegoś niespotykanego, czyli zabroniłem pracownikom przyjść do pracy, żeby to się przestało szerzyć. Zdrowi pracują z domu, niezdrowi leżą w łóżku. Firma została zamknięta w poniedziałek, tak? Nie, w piątek. Znaczy w piątek jeszcze tam troszkę nas było, tak? I zamknąłem ją do odwołania. I taka sytuacja jest. Więc proszę Państwa, Ignacy cierpi. Ja właśnie mam drugi punkt programu, mam podsumowanie stycznia. Chciałbym Państwa przynudzić troszeczkę. Jak powiesz słowo o grypie, przysięgam na scenę tutaj. Chciałem powiedzieć o komiksach, o książkach i takich różnych rzeczach. Możesz. Natomiast przechodząc do podsumowania stycznia, chciałem otworzyć to podsumowanie stycznia stwierdzeniem, że był to jeden z bardziej do dupy styczni w moim życiu. Styczni? Styczniów. Cztery wizyty u lekarza. Tutaj po prostu tabletek, które Państwo nie wierzyły, mam tutaj biurko tabletek. Kolejne wizyty przed moim lutym. Znaczy, granie żyje, to jest okej, ale poza tym to za miesiąc w ogóle, to jakaś masakra. Cały miesiąc jestem chory. Sudafed, paracetamol, no nie dramatyzuj. Dobrze, proszę Państwa. Przechodzimy. Więc przechodzimy. Przechodzimy. Ja obiecałem Państwu, zwierzyłem się z tego, że miałem w święta kryzys, że mam za dużo komiksów, książek i nie mogę zdążyć tego wszystkiego przeczytać. I na rok 2020 zrobiłem sobie taką wewnętrzną gamifikację, czyli jakby samomotywowanie się do szybszej konsumpcji tego wszystkiego dobra, co mam na półkach. I zacząłem sobie po prostu notować, co czytam, co oglądam, co się dzieje. I to mnie jakby motywuje, żeby to bardziej wypełniać do przodu. Jak to każdy z tego ma, że chce się pobić rekordy. Co tam zasypiasz? Więc moja droga żono oraz Państwo słuchacze. W miesiącu styczniu, pomimo wielokrotnej wizyty u lekarzy i ciężkich chorób, powiedziałem Ci przez ten. Nienawidzę Grzegorza Polewki. Obejrzałem trzy filmy. Trzy tylko? Tak. Obejrzałem... Jakie filmy? Razem oglądaliśmy coś? Zaraz. Obejrzałem cztery seriale. Ale seriale, w sensie całe sezony? Zaraz będę to wyjaśniał. O, matko, to nie pogadamy. To nie jest dialog, co ty robisz teraz. Przeczytałem cztery książki. I przeczytałem... W całości? Dialog opowiadał. I przeczytałem osiem komiksów. W całości? Będę o tym opowiadał. Ja słuchajcie, zdradzę wam na początku tutaj takie coś, łącznie, że... uwaga, łącznie 19 wątków. Dobrze. Zdradzę wam coś takiego tutaj, że Ignacy ma taki zwyczaj, że czyta pierwsze 100 stron książki, niezależnie od wielkości czcionki. Jeżeli to pierwsze 100 stron go nie wciągnie, to książkę odkłada. A jeżeli go wciągnie, to czyta dalej. I dla mnie to jest po prostu coś
przerażającego, strasznego. Ja nie potrafię przerwać książki, jak ją zacznę czytać. Nawet jak, znaczy no chyba, że, nie trafiam na tak beznadziejne książki, żebym nie chciała ich przeczytać, bo sobie je selekcjonuję wcześniej. Proszę Państwa, to jest straszne. Tą procedurę, pierwsze 100 stron albo mnie chwyci za serce, albo wypadł z mojego domu, prowadziłem kilka lat temu. Bardzo, kilkanaście chyba. Nie, kilka. Bardzo mi pomogła wywalić z domu książki, które prawdopodobnie były strasznie nudne. W święta liczyłem, ile mamy książek w domu. I jak ci mówiłem, jak pamiętasz, wyliczyłem, że żebym je wszystkie przeczytał, potrzebuję 14 lat jeszcze. Więc no nie ma litości. No ja nie mam czasu. Ale przy założeniu, że czytasz ile dziennie? Że czytam jedną książkę tygodniowo, co jest piekielnie trudne do uzyskania. To przez 14 lat skończysz nasze półki czytać? Tak. Ja się ale nie, bo kupiliśmy nowe, no znowu. No, więc dlatego mówię, że nie ma litości. Dobrze, przechodzimy do... 14 lat? Wiesz, ile książek w tym czasie wyjdzie nowych, które trzeba przeczytać? Do tego właśnie zmierzam. Więc i najlepiej wypada w miesiącu tysiąc lat. Wiesz, jak się robi jakieś obliczenia, to się robi jakieś założenia do tego? Z tego działu nie wyjdzie. No nie wiedziałem, bo głupoty gadasz, nie dajesz mi się wypowiedzieć. Najlepiej wypadła kategoria filmy, ponieważ z wszystkich trzech filmów, jakie obejrzałem, wszystkie zobaczyłem do końca, nie wyszedłem z kina. A ty mówisz o filmach w kinach? No nie, byłem w kinie na Psy i ten film mi się bardzo podobał. Ja byłam wtedy. Obejrzałem z moją żoną Zdążyć przed północą na Netflixie z Robertem De Niro. I to muszę przyznać, było śmieszne. Zobaczyliśmy go do końca. Oraz zobaczyłem sobie, kiedy ciebie nie było. Ja byłam znowu. Nie wiem, pewnie na koniu. Hellboy, Złota Armia. No więc właśnie tylko chciałem króciutko, bo nie chcę Państwa zanudzać, ale włączyłem ten film, zakładam, że to będzie jakiś straszny gówno. Jest strasznie śmieszny. Obejrzymy go do końca, całkiem fajny film, w tej takiej klasie bardziej oczywiście. Kawał fajnego filmu przygodowego, Hellboy, Złota Armia. Więc trzy filmy i wszystkie mi się podobały. No, z serialami jest gorzej. Obejrzymy z Maryś całe małe kłamstewka, sezon pierwszy. To było w styczniu, było krótko. Tak, no, zaczęliśmy oglądać w Sylwestra, przynajmniej. Nie, no, sezon pierwszy jest rewelacja. Ale drugiego sezonu już nie obejrzałem. Ja generalnie drugi sezon. Pierwszy, drugi odcinek tylko zobaczyłem. Ja generalnie drugi sezon, jakby. Już mówiliśmy o tym już tutaj, że znałam fabułę, bo czytałam książkę, ale oglądałam sobie po to, żeby sobie popatrzeć na Nicole Kidman, popatrzeć na Zoe Kravitz, bo no, piękne kobiety. Więc ja tak spokojnie oglądałam. I obejrzałem serial Mr. Robot, sezon pierwszy. O, jakie to jest zarąbiste. Odcinek pierwszy, drugi przerwałem. Ja właśnie. Mr. Robot, mam plan. No i w ogóle dziękuję wszystkim, którzy napisali i polecili mi różne inne seriale. Ja sobie wszystko to zanotowałam i na pewno pooglądam, przynajmniej spróbuję zobaczyć, czy mnie wciągnie. Natomiast od tygodnia stoi u nas na tarasie bieżnia, która ma, jak się okazuje, miejsce na iPada i tam będę sobie te seriale oglądać. Ja Państwu będę racjonował to, ponieważ jest to tak beznie głupi pomysł, że nie jest to najgłupszy pomysł w Mary, zaraz za Skype'em w domu. Będę racjonował, bo ja nie mogę się na to doczekać. Ale oglądam takie seriale na tym, znaczy w planach mam oglądać takie, które nie wymagają żadnej uwagi. Państwo już przebierają nóżkami, jak ja się już cieszę na tę historię z tym iPadem, bieganiem i serialami. Będzie to w lutym czy w marcu omawiane. Dobrze, powiedziałem, Mała kąpstewka 2, Mister Robot i Gra o Tron sezon 3. Skończyłem go wczoraj, już w lutym, czyli de facto obejrzałem 4 seriale, z czego 2 obejrzałem, a 2 nie obejrzałem. Przeczytałem kilka książek, wszystkie wyleciały z domu. Żadna nie została w mojej kolekcji. Z tych 4 książek żadna mi się nie podobała. I z komiksów 8 jeden był tak dramatyczny, że go nie... Przepraszam, 2 były tak dramatycznie kiepskie, że ich nie przeczytałem. Czy przerwałem w komiks. A jednemu dałem nawet 1. Bo ja jeszcze sobie oceniam, bo jestem psycholem. Ale tu czy gdzieś tam? Nie no, tu. Nie, tu czy nie. Więc komiksowo było bardzo różnie. Nie miałem żadnego komiksu, który by mnie rozwalił. Więc generalnie w styczniu chciałem podkreślić do dupy. Fajne 3 filmy. Ale seriali połowa do kitu, książki wszystkie do kitu, komiksy raczej mierne. Jak ci podoba to podsumowanie? Dziękuję. Wierzasnąłeś. Państwa, jak zwykle prosimy w komentarzach o komentarze, czy Państwo takie podsumowanie jednak... Nie, bo ja ci chciałam powiedzieć, że ja z kolei za namową koleżanki wciągnęłam się Grace i Frankie, to już ostatnio mówiłam. To wcześniej oglądałaś. No tak, ale to jak się okazało, że to ma więcej sezonów niż się spodziewałam generalnie. To mnie zaskoczyło całkiem sympatycznie. I patrzę sobie właśnie na tych aktorów, którzy tam są tacy wszyscy mocno wiekowi i naprawdę ich podziwiam, że w tym wieku tak fajnie generalnie grają i fajnie się to wszystko toczy. Oprócz tego, no nie poszłam z tobą do kina na Psy i to było chyba słuszną koncepcją, żeby nie iść. Natomiast faktycznie Zdążyć przed północą, fajne kino, takie całkowicie lekkie, trochę bezsensowne, absurdalne, no bo jakby ilość tam rzeczy przypadkowych. Chociaż nie wiem, czy zauważyłeś, że ta fabuła tak naprawdę bazowała na tym, że to były czasy bez telefonów komórkowych i to wszystko się mogło wydarzyć, bo oni po prostu nie mieli się kontaktować ze sobą. Współcześnie, gdyby zrobić taki film, on nie miał prawa istnieć. Tam by się wszyscy namierzyli, znaleźli Google, wygooglaliby, podłączyliby GPS-a i wszyscy by się znaleźli od razu. Tak, ten gościu leciał przez połowę Stanów, nikt go nie mógł znaleźć, no bo jak?
Proszę Państwa, na Netflixie polecamy Zdążyć przed północą jako lekką komedię sensacyjną z takich lat 90-80. Z naprawdę fajnym humorem. I Hellboya Złotą Armię. Nie jest to taki krap, jakby się można było spodziewać. No Hellboya nic się nie wypowiem, bo nie lubię takich filmów, więc nie oglądam, ale... Teraz ponarzekałem już na Grzegorz Polewka Grypa. Ponarzekałem na podsumowanie stycznia, że takie troszeczkę... Tak, bo jeszcze w temacie książek, jak jesteśmy z kolei. Dobrze, proszę bardzo, twoje książki. Ale ja teraz generalnie zaczynam. Tylko nie moje książki, nie. Notujesz. Nie będę teraz mówić o moich książkach, które czytam. Natomiast Ignacy mi tutaj kupił ostatnio, nie mam tego pod ręką, teraz w Pamiętnikach Księgarza drugą część, czy chyba to jest pierwsza część. Kupiłem to nie tobie, tylko nam. To jest druga część. Dobrze. W każdym razie, jeżeli nie znacie, to znajdźcie sobie w Pamiętnikach Księgarza zarąbisty kawał. Ale mów jeszcze nie wiem czego. To jest po prostu tak cudowna książka o Angliku, który prowadzi antykwariat i... No, nie, po prostu trzeba to przeczytać. Tego się nie da opisać, nawet się nie da powiedzieć, o czym dokładnie jest ta książka, poza tym, że gościu ma antykwariat. Zgodzisz się ze mną, bo też widziałam, że ją łyknąłeś szybko. Tak, więc jak już mówiłem, narzekam na Grypę i Grzegorza Polewkę. Podsumowanie stycznia, 3 fajne filmy, ale reszta trochę zmarnowane moje życie. I teraz jestem dalej w ciągu narzekania. A ktoś ci pozwolił na to? Jeszcze mnie nie wprowadził z tego ciągu. Chyba się wprowadza. Ogłoszono w tym tygodniu nominację do nagrody Grand Prix. Grand Prix. To się chyba Grand Prix czyta, nie? Grand Prix. Grand Prix. I w zeszłym roku narzekałem, że nie wygraliśmy na najlepszy podcast, bo tam w ogóle nie byliśmy nominowani, o ile pamiętam. Teraz mamy szansę. Natomiast chciałem ponarzekać, sobie tam poprzeglądałem i tam jest jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Na przykład żadnej mojej gry nie ma w nominowanych do gry polskich autorów. I ja tam zacząłem sobie grzebać, tam ludzie w komentarzach piszą, że tam jest jakiś taki dziwny regulamin, że każdy wydawca może zgłosić tylko ileś gier do takich różnych kategorii i strasznie inne rzeczy wychodziły. Nie wiem, czy tam ty tam sobie śledzisz internet, czy nie śledzisz. Tam fani jęczą, że Eon Lions Enda nie można głosować na grę solo. Czyli ten Eon Lions End, który wiesz, wygrał plebisy najgorętszych premier Portalconu. Nie da się zagłosować, bo podobno go nie daliśmy do kategorii gier solo, tylko do jakiejś innej kategorii. Chciałem powiedzieć, że mnie w ogóle nigdzie nie daliście. No bo się nie dało. No, się nie dało. Dlatego, że ty to, co zrobiłeś, to są dodatki. Że Pretaporte to nie jest gra? Nie mówię o Pretaporte, to jest na powieści niesamowite i tak dalej, także... A Roll and Ride? Tam jest. Nie ma. Jest. No, okej. Więc jakieś takie dziwne tam są rzeczy i kurczę, no nie wiem, bo właśnie chciałem zachęcić do głosowania. Zrób po prostu dobrą grę, to tam wrzucimy cię. No właśnie takie mam poczucie, że kurka się nie zapełni. No. I ostatnio... Dalej jesteś w jakimś wątku do narzekania, bo ja nie chciałam tego zrobić. Tak, ja mam tylko czwarty punkt. Dobrze, daj ten zeszycik. Nie! Bez zeszyciku, dobra? Polecimy dalej, bo ja już nie mogę tego słuchać. Nadal jesteśmy podsłuchiwani. Co dostaliśmy? Ja mam dosyć materialne podejście do tego podsłuchiwania. No to chyba to wyszło teraz na jaw. A ja się nie ukryłam, nie kryję z tym absolutnie. Po tym jak nas podsłuchiwało G3 i po tym jak nas podsłuchiwały różne inne Tiny Towns All In Games, tylko że nas Fox Games podsłuchuje. O, dostaliśmy takie fajne coś, co widzę, że tutaj leży. Dziennik za Gadkowa Podróż. Ja mam już dość tego posługiwania. I chciałam powiedzieć właśnie, że w ogóle zabrałeś to Lenie, bo ona miała w planach... Nie, ja to dałem Lenie, a ona to nie posprzątała po sobie, ja w tym domu jej porządek. No dobrze, ale ona miała to w planach wziąć do szkoły i ty to właśnie zabrałaś, ja na pewno nie to jest, ale sam sobie to wygram, sam sobie to skończę. Bo to jest tam tego nie dałeś radę, nie? Dziennika 29, no to trudne. Chciałem powiedzieć konkurencji, żeby przestała nas posługiwać. Ja nie mam nic przeciwko. Proszę nas przestać posługiwać. Ja tu tylko narzekam na różne inne tematy. A mówiąc poważnie, dziękujemy wydawcy Fox Games za przesłanie nam zagadkę podróży, którą my będziemy musieli teraz przejść, gdyż jesteśmy też zaciekawieni, bo to wygląda... Tam, jak ją sobie kartkowałem, tam jest o wiele więcej tekstu, w sensie fabuły, widziałam, niż w tym. Widziałam. W sensie, że te dzienniki 29 i 28, czy 25, 70, 42, mają po prostu, że każda strona to jest jakaś tam zagadka. A tu jest bardziej wygląda jak taka powieść, typu Edmund Niziurski. Jak ja to zobaczyłam w ogóle, to nie wiem dlaczego, skojarzyło mi się od razu z taką książką, którą nawet nie pamiętam, kto jest autorem, szczerze mówiąc. Książka... Nie wiem, czy to jest mojego dzieciństwa, czy jakichś tak późniejszych okresów, nie mam pojęcia. Nazywało się to Tajemnice Zielonej Pieczęci. Pamiętam, że tą książkę uwielbiałam. To była taka młodzieżówka. Znaczy nie młodzieżówka, no ciężko powiedzieć. Tajemnice Zielonej Pieczęci. Jak to zobaczyłam, jak sobie ją przeglądnęłam, to ona mi się jakoś tak skojarzyła. Nie wiem, czy obrazkami, czy czym. Ale tak jakoś, no klimacik przyciąga. Ja bym to przeszedł, ale mam depresję, ponieważ żadna moja gra nie jest nominowana do Grand Prix i jestem zdepresjonowany. Czy ty mnie jakoś możesz pocieszyć? Na antenie? Nie. Więc proszę Państwa, więc przejdźmy dalej do działu. W co graliśmy? Sprawdzę notatki. W nic.
A to jest w temacie stycznia, czy tygodnia, czy czego? Nie, no minionego tygodnia. Jesteśmy w dziele, w co graliśmy, w minionym tygodniu, w co graliśmy. No nie, bo grypę mieliśmy, a ty byłeś w tym, w Norymberdze. Chciałem powiedzieć, że nienawidzę Grzegorza Polewki. Przejdźmy w takim razie do działu news. To naprawdę tak chyba nie do końca on przyjdzie. To jest, nie. Siedział ze mną 8 godzin w samochodzie, wsiadałem zdrowy, wysiadłem jak trup. A ktoś się też powiedział, że się zaraził od ciebie z powrotem. No to ja z nim pogadam, jak będzie zdrowy, bo na razie z nim nie gadam. Przechodzimy do działu newsy. Newsy, busy. Ty, no graliśmy w firmie, graliśmy w ten, busy, w busa. Może ci co byli w firmie, ja na przykład byłem chory. Nie, ty byłeś w Norymberdze. Piękne miasto swoją drogą. Proszę państwa, newsy z Norymbergi. Są takie. Nie chciałbym jak zwykle... Przez stoisko chińskie było busy. Wiem, że Mary zawsze sabotuje dział newsów, więc będę się tylko tak troszkę streszczał, ale faktycznie to, o czym Mary się mówi, to co my znamy z mediów, z newsów, z telewizorów, jeśli państwo telewizję oglądają od razu, że koronawirus, kurczę, w Chinach jest, na Norymberdze po prostu czuć było ducha, kurka wodna, paniki. I to, co tutaj Maryś Pużar, ten pustery mówi, że było pusto na chińskiej hali. Ja tam w pewnym momencie poszedłem, bo się źle czułem. Chciałaś ich dobić, czy co? Nie, było mi bardzo źle. I zabłądziłem tam. Polska grypa i koronawirus. I nasi słuchacze nie sobie wyobrażą, pełna hala, taka jak są hale w Essen, czy taka jak hala Perkonowa, taka gigantyczna hala, stoisko bok stoiska, nie wiem, tam tych stoisk 300, 400, no gigantyczna jest stoisk i jej, ani żywej duszy, ani innego zwiedzającego, siedzą ci Chińczycy tylko, wszyscy w tych takich boksach, tak jest, wokół nich ciul zabawek, bo oni tam przyjechały z tymi zabawkami, przyjali i wszyscy na smartfonach siedzą i przeglądają Facebooka, czy tam w Chinach chińskiego Facebooka. I teraz można sobie żartować, że ja tam może trafiłem akurat, jakby jakaś pora lunchu, czegoś innego. Czegoś takiego na żadnych targach w życiu nie widziałem, że wchodzisz na całą halę stoisk, w ciul zabawek i ani jednego po prostu nic się tam nie dzieje. Ilość kasy, hajsu, którą oni wydali, żeby tam przylecieć, żeby kupić stoisko, żeby ten towar tam przywieźć, wszystkie nowości, katalogi nadrukować i tam się ludzie bali wchodzić. No jakiś absurd. No bo naprawdę ci ludzie się boją tam, że ten Chińczyk tam przywiózł tego koronę? Znaczy wiesz, są realne szanse, że przywiózł jest, ja mogłem też przywieźć w takim razie, to sorry. Ale no. Tam z tego, co to chyba się z tym, trzeba się tam kropelkowo bardziej przenosić. No właśnie chodzi o to, że tak najbardziej tak. No, generalnie, no jeżeli z kimś rozmawiasz, ktoś się tam, nie wiem, prychnie, kichnie, to jest duża szansa, że się tym wirusem zarazisz. Natomiast jak w przypadku każdej epidemii, która przeleciała przez ostatnie lata przez świat, czyli jakąś tam ptasią grypę, świńską grypę i innego rodzaju grypy, Grypa Grzegorza Polewki. Zawsze wzbudza panikę i z tego, co tutaj widzę, tutaj są takie duże spekulacje, nawet nie związane z jakimś zagrożeniem epidemiologicznym, tylko z zagrożeniem rynkowym, tak? Bo tutaj już nowy rok chiński jest przesunięty, już jakieś obsuwy produkcji się dzieją w różnych miejscach, już tutaj panika na giełdzie i wszystko leci w dół, bo ta grypa ma wiele wymiarów, jak się okazuje. No więc właśnie to był mój follow-up do tej historii, mrocznej historii po samotnej wędrówce po pełnej hali zabawek, że to, co przywieźliśmy z Norymbergi jako jakiego takiego newsa, bo to się było ogłoszone w pierwszym czy w dzień przed Norymbergą zostało to ogłoszone. Myśmy o tym wspominali w Panszukach TV. Rząd chiński przedłużył chiński Nowy Rok o dodatkowe 9 dni, żeby ci ludzie nie jeździli, żeby siedzieli w domach, żeby tam się nic nie działo. I teraz się kończy 9 lutego, tak? I wszystkie fabryki gier planszowych są dalej zamknięte, nic się nie drukuje, wszyscy czekamy na decyzję rządu chińskiego, co tam się wydarzy. Hipotetycznie, jeśli tam tak to się dzieje, no tam właśnie uruchomiła się lawina takiego domina, czyli że nie zaczęli drukować, więc są poślizgi. I nasze premiery dżentkonowe, i nasze premiery Essen, i cała branża posrana, co się wydarzy. Ta chińska grypa korona, coś tam, może totalnie storpedować i naszą branżę i oczywiście wszystkie inne branże, bo ogólnie. Wszyscy tak, cały świat robi to nawet wiesz co, nie chodzi o poślizgi, tylko o to, iPhone'ów że... Nie chodzi o poślizgi, tylko chodzi o to, że teraz został jakby tydzień wycięty tak naprawdę z pracy fabryki. Teraz wyobraźcie sobie milion fabryk, które tam jest i nagle one tracą tydzień swojej pracy, tak? Przez tydzień maszyny nie pracują, przez tydzień ludzie nie pracują. To są prawie 2 tygodnie. 9 dni. To są jakieś miliony, nie wiem, miliardy, tak? Rzeczy, które nie zostaną wyprodukowane i w tym na miejsce tej dziury musi teraz wskoczyć to, co ma poślizg, więc to się generalnie no,
no dramaty się będą dziać straszne, a najgorsze jest to, że pod koniec roku, tego roku, nikt już nie będzie pamiętał, że tak się wydarzyło i wszyscy będą mieć właśnie pretensje, że tak, miało być w marcu, a weszło w październiku. No tak. No my już jesteśmy po rozmowach tutaj z lokalnymi drukarniami w Polsce i być może część produkcji będziemy musieli tutaj upychać w Polsce, mimo że opanowane w Chinach, ponieważ właśnie się spodziewamy tego efektu domina, że tam się wszystko teraz posypie, a w ogóle już czekamy, czy w ogóle będą te drukarnie były otwarte. Jest taki news, kurczę, że mroczny. Że taki pandemia life troszeczkę. Podoba ci się? Znaczy, co mi się podoba? No, że taki news był taki czy ciekawy, taki czy nie? Taki news oczywisty. No. Dzięki ci bardzo. Ja chciałem w ogóle, no to mi się teraz nie otwiera oczywiście, masz czas na tą dygresję. Ale dygresję, wiesz, miałam dygresję na początku i ona mi umknęła niestety, bo mnie zaskoczyłeś tą listą książek. Goniu. No właśnie coś jej nie mogę dogonić, poza tym, że pogoda mnie doprowadza do szału, bo ja nie chciałabym, żeby było tak cały czas. To ja mam na pasowaniu, to nie są, żeby nie było tak depresyjnie, mimo że mam depresję, że nie jestem nominowany. Asmodee USA na swoim oficjalnym profilu na Facebooku pokazało screenę i ujawniło. I uwaga, proszę Państwa, tłumaczę w real time z angielskiego. Hey folks, cześć ludziska. We've been made aware of fake Asmodee website. Dowiedzieliśmy się o fałszywej stronie Asmodee that mimics our official site, która udaje naszą prawdziwą stronę. Pytanie po co? www.asmodena.com czy tłumaczę www.asmodena.com is not our website, nor should you use this for anything. Nie jest naszą stroną i nie używajcie jej. www.asmodena.com is our site and can be used as usual. www.asmodena.com jest naszą stroną i jej używajcie. Please know this is under investigation. Zrozumcie, tropimy ten temat. Remember, dwukropek. There are two S in Asmodee. Pamiętajcie, w firmie Asmodee są dwa E. I print screen, i ktoś im robi koło tego, koło gitary. I faktycznie założył stronę o bardzo, bardzo podobnym adresie. Jest braku jednego E po prostu w adresie. I tam założył swoje rzeczy, tam możesz wejść, wirusa złapać jakiegoś. Nie koronawirusa, tylko innego. I to znaczy mnie troszkę uśmiało, że ktoś tam Asmodee troluje. To. Nie uśmiechnął ci to? Po co? Znaczy generalnie nie, chodzi mi o to, że no nie chciałoby mi się na przykład zakładać strony po to, żeby się bawić w ten sposób, znaczy pewnie tam jakieś są nie, to jest finansowe beta. Zależności, tak, tak? No ale generalnie nie wiem, czy by mi się chciało. Chyba nie. Że ty byś nie był takim hakerem? Hakerem? Nie, co życie, chciałam być hakerem. Gdybym teraz była te 20 lat młodsza i miała wybierać kierunek swojego życia, byłabym hakerem. No dobrze. Proszę Państwa, mamy jeszcze też kilka newsów, ale to może już za tydzień. Co jest? Znam tylko jako na przyszły news, jako news. Powiedz jakąś jeszcze. Tak. Czy my już mówiliśmy... Powiedz coś o koniu. A czy my już mówiliśmy, że tak Mary to wskoczyło na pierwsze miejsce? Mary dzisiaj ubierała konia. Państwo sobie wyobrażą, jak się ubiera dziecko. Dziecko ma te dwie ręce, zawsze nie wkłada do sweterku, tylko gdzieś obok wyrywa się. A koń ma cztery nogi, proszę Państwa. Założyć sweterek koniowi. On cię nie słucha. Łbem strzyże uszami, kopytami wierzga. Ubierz tego konia. To nie jest... Opowiedz o tym ubieraniu, a ja znotuję sobie. Otóż jest tak, że niestety pogoda jest jaka jest, a nasze dwa konie są tak zwane 24/7, czyli stoją cały czas na dworze, są bardzo wolnego chowu, mają duże pastwisko do dyspozycji, nas je po prostu ganiają. Oczywiście mają wiatę, żeby się schować, no ale jak to zwierzątka pastewne, niekoniecznie chcą się chować, wolno sobie stać, więc mokną. I niestety, jeżeli idzie, wiemy, że pogoda się załami, będzie jakiś bardzo mocny wiatr w nocy, jeszcze bardzo spadnie, jak konie są mokre, no to po prostu zakładamy im takie derki cieplutkie, fajne z polarem, które są nieprzemakalne i te konie sobie wtedy tam powiedzmy dobę w tym stoją, zanim nie przeskną, żeby się po prostu nie przeziębiły, chociaż generalnie są już tak zahartowane, że prawdopodobnie nie. No i niestety dzisiaj tych koni cztery, bo jeszcze od koleżanki konie musiałam poubierać, było to 16 po kolana. 16 nóg. Cztery konie. Żaden z nich się tak naprawdę nie chciał dać ubrać, bo one nie za bardzo to lubią. No powiem, że zajęło mi to ponad godzinę. Wróciłam zmachana, tak jakbym nie wiem, gdzie była. I do tej pory jestem zmachana. Abyś miała wolne te, jak to nazwać, to są? Derki. Derki. To ja bym taką derką jedną Grzysia obtoczył z wszystkich stron, żeby nie zrażał. Dobrze. Przechodzimy, proszę Państwa, do działu top 5. O-o. Top 5. Czego? Top 5 gier, które graliśmy w styczniu. O-o. Top 5. A, już możemy o wszystkim mówić. Wiem, że jesteś... Aquatica! Właśnie nie. Nie? Sprawdziłem, mój drogi Urwisie. Nie graliśmy w styczniu, wiem. Właśnie w styczniu, ponieważ uwaga, robię dźwięki teraz. 4 wizyty u lekarza, nie najwyżej Grzegorza Polewki. To łącznie mamy w styczniu rozegrane, znaczy ja mam rozegranych, większość gram z tą, więc jakby mamy to podobnie. 18 rozgrywek tylko na cały miesiąc. Zagrałem 10 różnych gier, z czego 5 było nowych. Mam dygresję, przypomniała mi się. Dzisiaj, jak zaprosiłam Lenę na tańce, to skoczyłam sobie do Jeska, zobaczyć, co tam mają ciekawego. Się szwendałam trochę, się nudząc.
Wyobraź sobie, że nagle trafiłam na pościel. I patrzę na tą pościel i mówię, kurczę, ja znam ten wzorek, skąd ja znam ten wzorek? Ty, oni mają pościel, wzorek tego Blood Bowla, którego ty grasz, te krzyżyki, tylko na niebieskim tle. To ja jak miałem, że jestem pamiętliwą bestią i bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że 18 rozgrywek to dużo, bo pamiętam, że jak w podcaście 195 powiedziałem, że myśmy zagranych 30 na rozgrywek w 20, to było intensywne granie, to mi wyśmiałeś, że to wcale nie jest intensywne. Po pierwsze, bardzo pamiętliwy, po drugie notatki. Po pierwsze, nie jesteś pamiętliwy, walnęłaś się swoją bronią w głowę i teraz zadzwoniło. Nie, ponieważ po pierwsze, tak, nie jesteś pamiętliwy na szczęście, ani ja, nie ty, byśmy się pozabijali. Po drugie, ja ci zawsze, za każdym razem ci to powtarzam, że jestem kobietą, nie mam żadnego problemu ze zmienianiem zdania co 5 sekund, co 5 minut i nie zgadzaniem się ze swoim zdaniem też. Mało tego, nie mam honoru. Czemu te psy teraz nagrywają się z nami? Mamy dużo psów. Hej. Te wszystkie są w domu. Mary poszła pasykować psy, proszę państwa. Więc w listopadzie, wracam do listopada, mieliśmy 31 rozgrywek, 20 różnych gier i nie wiem, czy państwo pamiętają, wtedy w listopadzie mówiłem, że było dużo tutaj nas Agentos i dla mnie The Best of Listopad na 5. miejscu to była Skytopia i w tamtym 195. odcinku powiedziałem, że nie mogę tego zdradzić. Na miejscu 3. to było dla mnie Mezo i też wtedy nie mogłem tego zdradzić. I na miejscu 1. była dla mnie Aquatica i też wtedy tego nie zdradziłem. Dzisiaj już mogę to oficjalnie przyznać, że w listopadzie te 3 gry właśnie wygrywały. To, że psy szczekały, to jeszcze nic. Po drodze teraz, można zobaczyć, czemu szczekają, spotkałam bardzo, bardzo zjeżonego kota. Prawie dostał zawały, jak go psy obudziły. Wygląda jak szczotka do czegoś. Cieszę się twoim szczęściem i tym, że mamy tak dużo zwierząt. Konie nie stoją w domu, są w stajni. Więc jak już powiedziałem, mieliśmy w miesiącu styczniu bardzo niewiele rozgrywek, gdyż wszystko już wyjaśniłem. I zrobiłem takie top 5 z stycznia moich rozgrywek, bo Maryś prawie w ogóle nic nie grała. Na miejscu 5 w rozgrywkach Let's Make a Bus Road, to jest gra, o której powiedzieliśmy kilka odcinków temu, czyli gra, którą Maryś przywiozła mi w prezencie z Japonii. Gra, i którą gramy na lunch breaku, by się przyjęła. Przyjęła się w firmie na Portal Games, przyniosłem ją do firmy i sobie tam wszyscy gracie fajnie, bardzo się cieszę, że się przyjęła. I faktycznie większość pracowników już w nią grała. Jest to gra, którą jest roll and write, ale się gra na jednej planszy. I powiem ci, że nie spotkałam do tej pory osoby poza tobą, której by się ta gra nie podobała. A nie, ja też nie mówię, że ona jest niefajna. Po prostu, no... No po prostu nie, ale generalnie... Ale tak. Absolutnie mnie krytykował, właśnie jest moim top 5 stycznia. Na miejscu 4 wpisałem sobie Machi Koro Legacy, ale nie dlatego, że ta gra uważam, że jest bardzo fajna, bo to uważam, że jest takie średnie. Ale grałem z tobą i z Lenką i to jest dla mnie wydarzenie takie rodzinne, więc ono to jest, wynalazło się, że w tym top 5 momentów planszówkowych w styczniu ono wylądowało. Tą grę także recenzowaliśmy w naszym podcaście i ponownie ją polecamy do takiego grania rodzinnego z dzieciakami. Oni sobie tam otwierają te pudełka, tam nowe komponenty wyskakują i jest dużo zabawy. Ja wiesz, ja tego nie lubię, tak? Ale dzieci lubią skarby otwierać, no, z pudełek wyciągać. Na miejscu 3 moich rozgrywek w styczniu jest gra Invasion to Canada, ulubiona gra wojny Ameryki. Wolno ci było w to grać przed beze mnie. No, pojechałaś do domu. Jeszcze mi zdjęcia wysyłać. Pojechałaś do domu. Proszę nie państwa, pojechałaś do domu, pojechałaś dziecko odebrać. Gościliśmy w Polsce naszego pracownika Luka Otwinowskiego z Ameryki i na zakończenie dnia z nim zrobiliśmy sobie After Hours i jako taki team building exercise, czyli żeby tak się teamowo zagrać, zagraliśmy grę zespołową, czyli ja razem z nim, kontra kto tam grał, się przypomnę, grał Multi i grał Michał Kulasek. Dwóch na dwóch sobie zagraliśmy. Inwazję na Kanadę, bardzo nam się wszystkim podobało. No to gra fajna jest. Proszę państwa, super lot. Wielko o tym nie mówiliśmy, ale szeroko przypomnimy dla wszystkich, którzy są nowymi słuchaczami. Invasion to Canada to jest gra wydawnictwa Academy Games, która jest hiperlosowa, w której tam się nic nie spina, która tak naprawdę jest zupełnie bez sensu. Znaczy ona jest hiperlosowa, ale z drugiej strony jest tak zrobiona, że tak naprawdę Indianie nie mają szansy wygrać. Nie, takie tam są karty. Ona jest tak przygotowana, żeby ona jednak odzwierciedlała w jakikolwiek sposób fakty historyczne i nie ma szansy tak naprawdę. Przez to, że jest zespołowa zabawa, przez to się przedrzeźniamy, kłócimy, wygłupiamy, to jest to po prostu taki... I ten moment, gdy się rzuca kostkami i się okazuje, że to całe wojsko ucieka, bo tam są, na kostkach są takie nogi chyba narysowane, tak? Nogi, tak. Nogi biegnące i liczysz na to, że będą rany, a tam się okazuje, że całe twoje wojsko uciekło. To jest to po prostu zarobisty kawałek mechaniki. Polecałem państwu do takiego, jakbyście, jeśli wśród naszych słuchaczy są fani gier wojennych i wiedzą, że nie mają szans przekonać swojej żony czy swoich znajomych do grania w gry wojenne, to jest taka wojna, dokładnie, mogą, tak, że mogą. Tak. Oni się troszkę pobawią, a inni nie będą uciekać. Masa napięcia, wszystkiego, planów i potem następuje rzut kośćmi i się okazuje, że całe wojsko jest w odwrocie. Na moim drugim miejscu są nasze rozgrywki zaraz z Nowego Roku w 51.
Zagraliśmy tam chyba sobie 3-4 razy pod rząd, zlałem ci jak po prostu z prawo w lewo. Proszę, 2 punkty różnicy w lewo czy w prawo? W lewo, w prawo cię lałem. Jak chciałem przysiadkę jedynkę, zagraliśmy przysiadkę jedynkę z tym dodatkiem sojusznicy. Przypominam jeszcze raz, że dodatek, który stworzyła Joanna, ja tam oczywiście troszkę byłem zamieszany, ale generalnie to jest szapoba Joanna, Kijanka. I z wielką mam radość z tym dodatkiem. Jeszcze on mi się nie znudził, jeszcze się nim cieszę. A już wypatruję nowych tam jakichś kart, które będzie Joanna projektowała na ten rok. Więc 51 na miejscu drugim. Mega fajnie zabawy planszówkowej w styczniu. I na miejscu pierwszym, Maryś pewnie się domyśla, czy już podejrzewa nawet. Tak. Państwo też. Smakarzysko Blood Bowl'a. Państwo też. Blood Bowl. Rozgrywka z Joanną we wtorek przed Norymbergą po Portalconie. Absolutny highlight miesiąca. Gram się z Joanną na tak wielu poziomach fajnie. Po pierwsze, są to bardzo rzadkie chwile, kiedy gram z Janną, nie wiesz, żeby testować coś w ramach pracy, tylko po prostu stajemy sobie po godzinach, chill outi, po prostu możemy sobie grać dla przyjemności. To jest jeden wątek. Drugi wątek, ja uwielbiam te wszystkie figurki i nie są ci słuchacze i ty wiedzą, że tych figurek tu mam, jak się oglądamy wokół mnie, to jak dobrze, figurki, że mamy Joannę, nie? Tak jest. I tu mam figurkę do orka. Uwaga, ork idzie. Państwo słyszą, tu są figurki do Tactics'a, Państwo ich nie widzą. Tu mam figurki do The Others. No ja w samej figurkę. I mogę się właśnie figurkami bawić w firmie, wreszcie ktoś ze mną chce grać w to. I też Joanna się zgodzi. No nikt ze mną nie chciał grać przez te wszystkie lata. Doskonale rozumiem też, że mam kondo, W końcu Joanna zatrudnienie, w końcu ona ze mną chce to grać. No i trzecie, Joanna jest bardzo fajnym graczem, ponieważ ona jest takim graczem bardzo fair play, czyli i gra się z nią superacko, że ja robię jakiś ruch, a ona mi pokazuje, że mogę to zrobić 3 razy lepiej. Ja wtedy jej mówię, dziękuję Joanna, przyszłość tak zrobię, ale honorowo teraz nie zmieniam zdania. Więc ona cały czas mnie uczy, jak powinienem grać. No i super się bawię. Lubisz tak? Ja tak bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, jak mam mogłam zagrać. Jak mogłam zagrać. Bo mi się nagle płeć zmieniła. Ona to zarobiście właśnie tak, nie w taki złośliwy sposób, tak upowiedliwie, tylko mi tak pokazuje. Wiem, bo ja gram z Joanną, czasami, znaczy testujemy oczywiście, absolutnie ją doceniam całkowicie, jest zarobista. Natomiast ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, no to jak ona mi właśnie... bo ja nie lubię optymalizować. Tak, generalnie tak, gram po to, żeby było fajnie, a nie optymalnie. Więc właśnie, jak Joanna tak, jak testujemy gry i tak właśnie pokazuje, że przecież można by jeszcze zagrać to tak i tak, mieć więcej punktów, to ja zawsze mówię, słuchajcie, gracze, do których tą grę sprzedajemy, nie są ultra optymistami są. Jest. I nie możemy grać aż tak ultra optymalnie. Gram jak gram, testujemy. Natomiast tutaj, no to jest właśnie, mi się bardzo podoba, że mi tam zawsze pokaże, co można jeszcze zrobić inaczej. Co mi przypomina dygresję, uwaga, ta dygresja przeze mnie zafundowana. Oglądałem, jest nagrany gameplay tej kampanii Lost City of Z do Robinsona Crusoe. Obejrzałem pierwszy odcinek. Kerdy grał, w mojej opinii, katastrofalnie. Napisałem mu w komentarzu, że czuję, że to będzie bardzo krótka seria filmów. Włączyłem sobie drugi odcinek i po 5 minucie, czy tam 3, no zaraz po początku, tak się zgrzałem, jak on tam robił błędne decyzje, w mojej opinii, że włączyłem, przestałem oglądać. Ale to jest świetna lekcja, będę o tym rozmawiał z Janą, będę jej to kazał obejrzeć, ten filmik. To pokazuje, że Kerdy, który jest mega doświadczonym graczem Robinsona, ultrasem Robinsona, ma wytatuowanego Robinsona na ręce, grał w tą grę 1000 razy, ale gra w kurczynek w cholerę gorzej niż my, jak my tu jako zawodowcy testujemy. I ja tam do tego ekranu się wydzierałem, co on za głupoty robi w ogóle, i w końcu włączyłem, tak się zestresowałem. Tego widzisz, tutaj jest... on nie gra optymalnie, nie? No, ale nikt nie gra optymalnie. A my tak gramy, tak testujemy gry, nie? Że no musisz zagrać mega dobrze. Ale gra nie jest Excelem tak naprawdę. To zawsze dochodzi czynnik ludzki, to nawet nie czynnik ludzki związany z inteligencją danego gracza, tylko z różne składowe tam wchodzą, tak? Czy humor, czy na przykład ktoś coś lubi, ktoś na przykład na coś czeka w danej grze, tak? Na przykład dzieciaki będą zawsze dążyć do tego, żeby wyciągnąć z kartu, o którym powiedziałeś, tak? Czyli gdziekolwiek w grze się pojawi na przykład woreczek ze skarbem, to niezależnie od tego, czy dają to wygraną, czy nie, czy może ich tam spotkać potwór, one tę rękę do woreczka wsadzą i powiem ci to samo, czekaj chwila, już widzę, że chcesz mi przerwać. I to samo też się wydarzyło, nie wiem, czy zauważyłeś, jak graliśmy w Tapestry ostatnio, że ja generalnie bardzo mi się ta gra podobała, muszę przyznać, ale ta rakieta, która tam jest na tym torze, która jako budynek bardzo mi się podoba, powoduje to, że nie będę grała, nigdy nie gram optymalnie, tak? Bo zawsze mam tam jakieś momenty w grze, które mnie bardziej bawią, które bardziej chcę zrobić, ale będę na przykład zawsze chciała sobie osiągnąć tą rakietę, bo chcę ją mieć jako budynek, mimo tego, że niekoniecznie dam jej wygraną. To jest oczywiście totalnie absurdalne, tak? Bo wiadomo, że powinniśmy tak grać, szczególnie grając urazki i przeliczać, żeby dążyć do wygranej. Natomiast jeżeli jesteśmy graczami tak jak my teraz, że gramy w wiele różnych gier, które nas bawią tak naprawdę, ja nie gram po to, żeby agresywnie wygrywać, to wolę się dużo częściej pobawić. Dużo częściej na przykład wolę zagrać kartę, która mnie bawi, bo daje mi fajną interakcję z kimś tam, niż która da mi wygraną. To chyba na tym też polega, że gra ma bawić. No super, tylko ja potem czytam w internecie jednego czy drugiego cymbała, który pisze, że jakaś tam jest gra niezbalansowana, że tam jakieś na strategię.
A jak widzę, jak jeden z drugim grają, to masakra po prostu, nie? I gdzie oni jeszcze będą się uczyli nas balansu, nie? To była moja dygresja. Czy ty masz jakieś komenty do tej listy? Coś innego byś dała? Pokazać ci, co grałaś, czy nie pokazać ci, co grałaś? Znaczy, mi się generalnie bardzo podoba ten japoński autobus. To był twój numer jeden, nie? Nie wiem, czy numer jeden, ale gra fajna, bardzo sympatyczna, fajnie się z nią gra, szczególnie, że graliśmy sobie fajnie w filmie i przy czterech osobach na planszy naprawdę się dużo dzieje. No i że to u ciebie jeszcze Type jest, który mógłby wylądować? A, to na pewno. Nie wiem, czy nie byłby numerem jeden, szczerze mówiąc. Nawet wyżej niż te autobusy, tak? No tak, na pewno. No czemu na pewno? Proszę powiedzieć, że ci się bardzo podobały. No bardzo mi się podobały, ale jeżeli na przykład Polek powiedziałbyś mi teraz, co gramy, no to usiadłbym do Tapestry. Tak? Tak jest. Czyli Tapestry dla ciebie odkrycie miesiąca i autobusy także. Autobusy i... No dobrze, reszta to są gry takie, które grałem bez ciebie, więc tutaj nic mam drogi nie powiem. No dobrze, to przechodzimy do innego działu. Ten dział to jest wasze państwa listy i wasze państwa feedbacki. Komentarz. Ja mam listy wydrukowane w firmie, ale nie byłam w firmie. No bo jest zamknięcie. Więc no listy odczytasz za tydzień, ale nie martw się o listy. Ale generalnie dziękuję, bo bardzo fajne listy dostałam. Naprawdę rozpisane, także fajnie. Bardzo mi się jeden z nich podobał. Nawet go pamiętam. A ja też dostałem? No wspólnie dostaliśmy. Nawet pamiętam, że... No kurczę, mogłam go nawet chyba gdzieś odtworzyć, bo mam w laptopie. Że Mary powiedziała, żeby pisać maila, bo jak się nie pisze, to się nie istnieje albo się nie liczy. Tak, pisać to. Na zasadzie piszcie, bo naprawdę jak żadnego maila nie zostawiam bez odpowiedzi. Bardzo je lubię czytać, bo one zawsze wnoszą taki powiew no kontaktu z wami i tyle. Jarek tutaj... Jesteśmy teraz na YouTube tak, i w komentarzach YouTube'owych. Jarek się wpisuje w odcinek narzekający. Jarek napisał, myślałem, że będzie więcej o licencyjnych nowościach, a tu odsyłacie do kolejnej produkcji i smutna buźka. No bo podcast Wapionki nie jest podcastem informacyjnym. On ma właśnie taki sobie dygresyjno... My tu możemy charakter. Bardziej plotkować, więc dlatego sobie pozwoliłem w tym odcinku więcej mówić o tych rzeczach, które my tutaj projektujemy własne, bo to sobie mogę z wami plotkować. A taki oficjalny kanał Portal Games to są Planszówki TV i Portal Games Express. I tam na tym oficjalnym Planszówka TV omawialiśmy te licencje. Możemy odnieść najwyżej sobie do Planszówek czy do Portal Expressu, ale... Natomiast pyta się to Jarek, pewnego dnia przychodzi do prezesa posłaniec Asmodee z workiem dukatów, a prezes na to, no prezes zagląda do tego worku dukatów i ocenia, ile tam tych worków przynieśli. A czy pan się jakby trafił na mnie, to nie wiem, mogło być różnie. Chyba pierwszy raz tak chyba. Się zdarzyło, że na YouTube odcinek był szybciej niż na Spotify, czy nawet info na Facebook grupie. A się z Mareczkiem rozjechaliśmy troszkę. Proszę Państwa, tam my mamy taką sytuację, że w każdym środę publikujemy dwa podcasty, angielski i polski. Publikujemy je i na Spotify'u, i na Mixcloudzie, i na YouTubie. Więc łącznie to są 6 uploadów i do tego są jeszcze newsy potem na grupach Poszukuję Podcasty, i na grupie Gry Planszowe, i na grupie Portal Games. Ilość chaosu, która się dzieje w każdej środzie jest po prostu niesamowita. Do tego raz na jakiś czas Maryś rzuci na przykład odcinek po angielsku, zły plik, na przykład plik sprzed 3 tygodni, albo... Nigdy sprzed 3 tygodni, co najwyżej sprzed tygodnia. Bo kilka, tam na WordPressie jest taka zakładka, którą trzeba kliknąć, czasami zapominam tego małego kliknięcia. Kilka tygodni temu na przykład mój podcast angielski został opublikowany w takiej formie, że było tylko moje audio wrzucone. Tak, to była moja wina. Mówię tylko, co się dzieje w tej środzie. Ludzie bardzo chwalili, że bez Bonocora o wiele lepiej się słucha i była tylko moja ścieżka opublikowana. Więc no, proszę Państwa, w każdą środę jest to exciting moment dla wszystkich. Mariusz Gikon dołącza się do konnych aluzji i że on też z żoną, z córką jeżdżą konno, więc no, te konie, kurczę, no. Ja bym na tego konia może nie spróbował, ale no nie zmerę, bo to jest bezpieczne. To jest bezpieczne. Z tego nic nie jest bezpieczne. Naprawdę jest bezpieczne. Mamy cudownego konia po torach wyścigowych. Jak no właśnie. Idzie przed siebie jak przycinek. Przemek pisze, że przy głosowaniu na najbardziej gorącą premierę zapowiedziano prawdopodobnie była tylko opcja zaznaczenia jednego tytułu, więc lipa. Przemek ma rację, ja interweniowałem i tam potem Marek miał zmienić na 3, nie wiem, czy to mu się udało, ale zgadzam się, że to była lipa. Co to ma znaczyć, że Mary często mówi szybciej od prezesa? Ja generalnie mówię szybciej od ciebie, ja się strasznie staram tutaj na podcaście hamować i mówić wolniej. No właśnie. Tylko chyba nie wychodzi. Łukasz, który tutaj widzę w różnych komentarzach pod naszymi filmami, że jest fanem Blood Bowla. Pyta mnie, która drużyna do Black Bowla jest ulubiona. Właśnie, nie wiedziałam, co tu odpowiedzieć. I dlaczego to orkowie. I on tam opowiedział wszystkie dodatki, które sobie kupił. Łukaszu, ja gram Undeadami i mój wybór oparłem w 100% o wygląd figurek. W sensie obejrzałem sobie na stronie internetowej wszystkie figurki, jakie są do tej gry i stwierdziłem, że najbardziej mi się podobają. A czemu jest końcówka napisane, straciłem tam 10 tysięcy? No, Forge World. To jest taka firma, która wydaje figurki do Games Workshopu na licencji, które są wciąż drogie.
Więc Łukaszu drogi, ja Undeadami gram, założyliśmy ligę w Portal Games. Jestem po pierwszym meczu ligowym. Ale trochę nie działa. Jak nie działa? Jestem po pierwszym meczu ligowym, wygrałem pierwszy mecz ligowy, mam 3 punkty. Jestem na pierwszym miejscu tabeli. Więc ale potem macie takie lemerskie te przyznawanie punktów. Ja ostatnio słuchałem, jak sobie ustalaliście. Elan tutaj napisała, że się wstydziła do nas podchodzić na Portalkonie i napisała, że ale fajnie było was zobaczyć na żywo. Czyli ona nas tak, podejrzewam, że z jakiejś tam kolumny, czy z jakiegoś tam... Widzi, że ja właśnie pisałam, żeby do nas... Przestań to psuć. Żeby do nas, no nie psuć, jak ja tu klikam. Ona nas oglądała z odległości. Lornetką nas oglądała. Więc Elu, na drugi raz musisz bardziej podejść. Musisz podejść, naprawdę nie ma problemu. Ja mówię, Ignacy się płoszy i nie mówi. Naprawdę jesteśmy... zapełniamy się. Z ciekawostek na Widzewie, gdy wychodzą piłkarze, puszczony jest najpiękniejszy jego utwór z filmu Bandyta, Taniec Eleny. Właśnie, bo ostatnio pytałem o Michała Lorenta. Właśnie. Kilku ludzi mi tam powiedziało, że są jego 3 płyty na Spotify'u, proszę Państwa. No wiem, że są 3 płyty na Spotify'u, ale chłop nakręcił troszkę więcej tych płyt. Kilku ludzi podało linki do YouTube'a. Ale ja... są soundtracki z filmów. No, też tak, no ja na YouTube'ie też, ale mi właśnie chodzi, że ja sobie chcę pójść do sklepu kulturalnego. Nie powiem nazwy Empik, bo jestem, nie jestem. A może... są jego płyty? Nie ma. Jestem... Są. Nie. Założymy się tu i teraz. Dobrze, zakładamy. Sprawdziłam. Tylko te trzy, czy jest, są wszyscy jego dyskografia? Bo jak tam znaleźć dwie i pół, to... Nie, ale znalazłam jedną, która mnie zdziwiła, jest związana... Czekaj, z papieżem? Coś, no to, nas, rok, to jest coś samo na Spotify jest, tak jest. Ja mówię, że chcę kupić sobie z psów muzykę. Więc proszę Państwa, nikt nie wyjaśnił zagadki. Najwyraźniej nikt z naszych słuchaczy nie jest kumplem pana Michała Lorenca i nie wie, dlaczego jego płyty nie są do kupienia. No teraz starczy sprawdzić, kto jest jego menedżerem, wydawcą tak naprawdę, tak? Żeby wiedzieć, czemu nie ma tego na Spotify'u. No. Anyway. Jest tutaj, jest. Tutaj Grzegorz wyjaśnia, dlaczego nie gra w meczu piłkarskim. Mówi, że miał gips, no mógł na bramce stanąć. Jak są przecież goście, co grają w hokeja, oni też mają takie zagipsowane nogi, bo widziałem w telewizji, takie mają właśnie nieruchowe i brodzie. A jeżeli miał kulę, to by tymi kulami na boki walił. No więc dałby radę, Grzesiu, to nie ma co wymówek. Łukasz pisze, że na swoją bronę, że był na meczu i dał sobie więcej niż był w stanie. Ja potwierdzam. Miałem taki moment, że bałem się, że muszę ten mecz przerwać. Jak na Łukaszu wystąpiły jego czerwień na jego twarzy, mówię, będzie zaraz, gość zejdzie, trzeba będzie robić usta, będziemy musieli ciągnąć, a ja w ogóle? Ciągnąć rurki, kto pierwszy mu robi to usta, gość może nie zdążyć do, no, że masakra się działa. Ja w ogóle chciałam właśnie powiedzieć a propos piłki nożnej, że w sobotę albo w niedzielę, już nie pamiętam, przyjeżdżam, ja generalnie jak wyjeżdżam w teren na Fridzie, to mijamy boisko, tam czasami grają w piłkę, jak wracałyśmy z terenu, to właśnie pogotowie jechało na bardzo szybko i na bardzo dużym sygnale, bo kogoś na tym boisku połamało niestety. A ja w ogóle, Łukasz, praca, chciałam się ciebie spytać, czy to jest twoje nazwisko, ale bałam się spytać po prostu, bo jak sobie pomyślałam, że może to jest nazwisko. Trochę głupio wyjdzie, jak się spytam gościu, czy to jest twoje nazwisko. Ale może człowiek ma na nazwisko ja praca. Ja z Łukaszem praca sobie posiedziałem na biforku, pogadaliśmy o piłce nożnej i tego typu tematach. Szef Serników napisał, że Portalkon pozamiatał. I ale Sernik też pozamiatał, nie? No dużo tego Serenika nie zjadłem, bo zaraz musiałem wyjrzeć do Nuremberga. No ja go już powiem ci do właśnie, że on, tak, no właśnie, że on tam jeszcze w lodówce sobie na tam... Na każde śniadanie miałam praktycznie. Thunder Grom pisze, że z rodzinką odliczamy czas do kolejnego Portalkonu. Proszę Państwa, tak już już także odliczam, no bo ja już tam planuję, jakie gry będziemy dawali w 2021. Ja już tam coś nieco wiem, więc ja już sobie ustawiam w głowie te kinoty, które Marek mi położy. Już jestem do tego przygotowany. Czemu? No już, koniec, dalej. Jedyne, co czego powstaje w tej sytuacji, to czarny humor, no. No nie. Nie? Nawijaj się z siebie, a nie z Marka, który przeżył stres taki, jakiego my chyba nie doświadczyliśmy przez sobie Portalkon. Proszę Państwa, ja mam cały czas stres, bo się boję, że ten styczeń się odniesie cały rok dla mnie. Na wstępie powiem tylko, dobrze, że ja mam te konie, psy, koty, że wszystko. Każdy, kto uruchamia ten film, powinien stawić łapkę w górę. Zgoda. To jest słuszna koncepcja. Fajny podcast jak zwykle. Mam nadzieję, że za rok dotrę w końcu na Portalkon. No, malarzu, musisz dotrzeć na Portalkon, gdyż jest to podobno całkiem fajna impreza. Prezes na stand-upera, zdecydowanie tak. No ja nie jestem tego taki, masz przekonany, ale zobaczymy. Ja myślę, że bycie stand-uperem to jest, no trzeba mieć kurde masę pomysłów, co mówić. Portalkon, najlepsza impreza na świecie. Tak jest, polecam serial Ty, napisał Molson Grey. Ja go oglądam. I proszę Państwa, tym samym doczołgaliśmy się do końca tego podcastu. Jesteśmy troszkę jacyś tacy, nie wiem, bo generalnie może dlatego, że jakieś załamanie pogody, chcę już iść do pracy. Czy ja mogę jutro otworzyć firmę, iść do pracy? Jest zakaz otwierania firmy. Przypominam, mam grypę, łącznie z moimi 13 pracownikami. Po słowaniu stycznia obejrzałem 3... Ale ja nie mam grypy, słuchaj, ja mogę jutro jechać wszędzie. 3 filmy, przeczytałem 4 do dupy książki, przeczytałem kilka fatalnych komiksów i zobaczyłem 2 fajne seriale i 2 do dupy. Nie jestem nominowany do nagrody najlepsza gra polskiego autora. Nie jestem nominowany nawet. Jestem w depresji. Podsłuchują nas z Fox Gamesów. W nic nie graliśmy.
w Norymberdze wirusy i najfajniejszym wydarzeniem stycznia było zagranie sobie z Johnną w Blabola. Mamy to? Mamy. Kończymy? No jak musisz dalej narzekać, to chyba kończmy, no bo generalnie to jest coś niesmętne, jak tak gadasz i dupetrujesz bez sensu. Nienawidzę Grzegorza Porawki. Także się natomiast bardzo lubię i wcale nie musisz go nienawidzieć. Muszę, bo cierpię. Dobra, tym słuchajcie, bardzo mało optymistycznym akcentem kończymy. Do usłyszenia za tydzień. Proszę Państwa, mam do Państwa dobrą wiadomość. Jeśli choć połowa tych leków, które jem, zadziała... Do usłyszenia za tydzień, dziękujemy to bardzo. Ja mam takie plany na granie planszowe wreszcie w weekend. To są niebieskie pigułki dla graczy? Do usłyszenia za tydzień, dziękujemy.